Witajcie, czubeczki z tej strony Dragon, w pierwszym odcinku z Hearthstone 4 na motywacji Odwo Blues jako szpony śmierci. Tak, to jeżeli ktoś nie kojarzy, to istnieje taka submodyfikacja, która dodaje szpony śmierci. To jest akurat druga wersja, z tego co kojarzę, dlatego że pierwsza ona jest gdzieś w Wyoming. Gdzieś chyba tutaj coś takiego się pojawia to państwo. Dawno nie była aktualizowana, ale jest jakaś inna wersja, która nie wiem dlaczego chyba też pisze o Wyoming, ale chodzi o to, że tak naprawdę w sumie ma postacie te same, tylko no dosyć szalone drzewko i za chwilę pokażę. Więc tak, oprócz tego to tutaj mamy znakomity cel narodowy, co zgaduję, że zostanie usunięty, taki też nawet dobry na Oslo Blues. No nawet dobry. No taki. No mamy bariery międzygatunkowe, no na pewno. Tak naprawdę usuwa nam pierwszy duch narodowy, czyli że mamy po prostu nieogarnięte plemiona. Potrzeby nowego świata oraz niezapomniana przeszłość, czy niezapominająca przeszłość. No tak naprawdę chodzi o to, że po prostu enklawa i zgaduję, że o to chodzi. Więc jeżeli się mi uda, o, udało mi się pokazać to drzewko, to tak, no powiecie sobie, nie wygląda jakoś dziwnie. No tak, tylko że patrząc na to drzewko, to wygląda na to, że po prostu człowiek, który je robił, po prostu po pewnym czasie zaczął chyba w szaleństwo wpadać, ponieważ jak patrzymy sobie na prawo, to te ikonki, które się pojawiają, to nie pokazują zbyt znakomicie na temat, nie powiem, stanu umysłowego tego twórcy. Więc popatrzyłem sobie nieco po tych celach narodowych, nie wygląda, żeby było jakieś ciekawe. Zobaczymy, co tutaj nam da, może będą jakieś eventy, może jakieś decyzje. Mamy tutaj dużo takich rzeczy, że na przykład mamy coś tutaj zrobić i wtedy się nam odblokowuje. Ale najpierw niech stwórzmy naszą historię, bo uwielbiamy sobie, czyli że wielka migracja. Oczywiście ja nie czytałem tych eventów wcześniej, więc będę musiał wam czytać na samym początku, więc tak. Okej, okay. Oprócz tego, że nie mamy tego napisu, to chodzi o to, że jeżeli będziemy mieć zbyt duży world support, to wtedy po prostu będzie słabo, więc mówiłem, że coś nie jest aż tak dobrze. To jest chyba idea, tak. We can decide to consume humans in specific state to manage. Czyli możemy jeść ludzi. Nice. A, tak naprawdę mogę włączyć jedną z tych decyzji. Future meals will consume 50% of state's population. A ile teraz zjadamy? No. Okej, okay, chodzi o to. Bo jak mamy 20 war supporta, to wtedy po prostu możemy to włączyć, więc mamy na szczęście decyzję. To jest Old World Blues, to jest po prostu moto na decyzjach zrobione. Jak dodali decyzję do Hearts of Iron 4, to oni się, nie wiem, chyba szampana odpalali właśnie, że tam korki leciały, kiedy decyzje powstały. Okej, okay, wielka migracja. No, czyli takie typowe takie napisanie, że no, wielka podróż, no, zostaliśmy tutaj odesłani. Wcześniej byliśmy w Wyoming. Więc tutaj możemy oczywiście sobie dodać jakieś bonusy, jak zwykle. Realnie rzecz biorąc, to jest fajne, Winter Attrition, a będziemy dosyć dużo mieć z zimą, ale resource, nie mamy w ogóle zasobów, musiałem wziąć. Okej, więc dajemy kolejne, mamy jakąś decyzję, jak zwykle, czyli możemy zjeść kogoś. No tak, no minus 5%. No będziemy jeść, kiedy będzie potrzeba. To tak głupio brzmi, ale to
Wyrwany z konsentu zawsze będzie źle. Okej, okay, czyli nie sami podróżowaliśmy, więc możemy z Montana Brotherhood. O, ciekawe, że z tutaj. Okej. Okay. Głównie chodzi o to, że możemy sobie wybrać, kogo braliśmy ze sobą. To nie jest ważne. Manpower. Bardzo mi się podoba, jeżeli byśmy mieli trochę manpowera wziąć, bo wiecie, jak to zwykle jest. Ale myślę, że idea będzie lepsza. Nie ma innych ikonek, dobra. Przejdzie to. Dobra. Jak przetrwaliśmy w sumie teraz? Takie wielkie pytanie. W ogóle możemy tutaj sobie coś pobudować? Zawsze mnie denerwuje, że to zmienili. Ponieważ dosłownie to nie ma sensu już. Nie wiem, możli to by zrobić na jakieś budynki, cokolwiek. A zostawili kolej. Trochę sensu nie ma, ale teraz nie będziemy zbytnio. Czy musimy to budować? Nie, nie musimy, więc idzie to. Właśnie jak mówiłem. A stali nie mamy? Wszystko dostaliśmy, wszystkie zasoby, tylko stali nie dostaliśmy. Ach, uwielbiam to. Okej. Okay. Ogólnie rzecz biorąc, to ja będę chciał jeszcze dowódcę wypromować, ale ten mod akurat ma dosyć duże minusy. Okej, okay, więc co będziemy w przyszłości robić? Możemy oczywiście się rozwijać, wielką ekspansję, albo przewidywać wszystko. Szczerze powiem, to realnie rzecz biorąc, planning. Powiem szczerze, planning. Ja nigdy jakoś nie miałem problemu z tym planningiem, ale jak widzę coś takiego, to ja chyba wezmę. Okej, okay, mamy już te 20%, więc jak będziemy mieć tutaj, to możemy to zrobić. W głównej mierze zapewne będziemy wydawać na to naszą siłę polityczną. A, nie możemy tego zrobić. Okej, okay, czas zjeść ludzi. Niom, 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 niom. Tak, widać, że powoli w tym to szaleństwo przychodzi na mnie. Oj, dostaliśmy nowych dowódców, to mi się podoba. Oprócz tego, że nie ma portretów własnych zbytnio takich randomowych, to wydaje mi się, że dostaliśmy kilku nowych dowódców. Trudno mi określić, czy to mają jakieś specjalne tutaj, po prostu pozmieniali wszystko, że więc trudno mi powiedzieć, co dokładnie, więc tak. Możemy zdobyć to 15% bazowego. I tutaj mamy w sumie... What? Jak ja to ominąłem? Ja dosłownie ominąłem drzewko ekspansji. Dosłownie. O, maśros. Okej, więc tak naprawdę... Może ekspansję zrobimy, bo wiecie, bo zawsze na samym początku niektóre klany nie są zbytnio rozgarnięte i możemy po prostu ekspandować sobie na resztę. Tutaj war support to trochę nas trzeba będzie trochę sobie podjeść później. Wszyscy uwielbiamy sobie dawać największe wydatki na armię. Pytanie jest takie, czy możemy to zrobić. Musimy mieć tutaj fabryki. Fabryk nie mamy, więc jak sami wiecie, no nie jest aż tak dobrze. O, niestety ten Stowarzyszenie Niebieskiej Róży. No ktoś powiedział stowarzyszenie. No stowarzyszenie bardziej pasuje, nie powiem, niż społeczeństwo, czy społeczność. Tak naprawdę FBI i tyle. Pamiętam, jak robiłem tą flagę do nich, pod miniaturkę, to nawet nie wiedziałem, co w tej fladze później tego federalnego stanu Meksyku, Nowego Meksyku, co tam jest dokładnie, więc zgadywałem. No, flaga też nie była jakaś taka mega trudna do wzorowania, tylko był taki jeden element, który nie wiedziałem, co to jest, bo piksele zarysowały. Dobra, więc my idziemy oczywiście w to. My tam mamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o odblokowanie technologii, więc tak, możemy Gateway zaatakować, albo Damned. To są dwa państwa kłonacz.
bardziej bym patrzył, jak to wygląda z prowincjami. Mają tutaj dwie prowincje, więc zaatakujemy tych Gateway. No i już możemy szykować nasze wojsko. Tak. Wybrałem tego dowódcę, bo ma opaskę. Tylko dlatego. No i jakby ktoś nie zauważył, bo muszę chyba to powiedzieć, bo ktoś może po prostu takie... O, nie zauważył, a ja zauważyłem. Tak, wiem, że to jest mod Fury, więc... Więc nic nie musicie mówić. Dlaczego? A, jeszcze... O Jezu, jak to dużo kosztuje? Będę musiał sobie trochę zaoszczędzić. Okej, co tutaj mamy za decyzję? Za 100 możemy sobie dosłownie ich was zjeść? A to jest... O, jakieś eksperymenty tutaj jest, tylko że jest fail, nie zauważyłem, że się dzieje. Okej, możemy wydać te kapsle, więc wydamy, jeżeli możemy. I szykujemy się na wojnę. Jakbyście nie zauważyli, od czasu do czasu tutaj przypływa wieloryb. Wiem, znakomita rzecz. Okej, więc my... Musimy tutaj jakieś przyjmować rzeczy, dobra. Myślę, że możemy pójść w to. Realnie rzecz biorąc, możemy chyba coś też kolejnego zjeść. Chyba jeszcze nie możemy nikogo zjeść. Dobra, ale chyba jesteśmy wystarczająco silni, żeby tutaj się nimi zająć. Czy może część dywizji pójść tutaj? Zajmijmy od razu dwie rzeczy. Więc tak, tutaj możemy zrobić sobie to. No tak, no nie będziemy mieć problemu z manpowerem, więc bardzo chętnie. I co tutaj jest też? No bardzo chętnie sobie weźmiemy to, bo to tak naprawdę po wojnie wszystko nam się odbije. No nawet nie jest potrzebne nam. Dobra. Potrzebujemy tego manpowera. No więc typowo przejmiemy tą część, a później tam pójdziemy. No jak sami widzicie, nie mamy jakichś specjalnych modeli. Wydaje mi się, że są te szpony śmierci. Dobra, zgodzimy się. Lubię się zgadzać na to. Okej. Udało nam się tutaj przejść. O, to była ta dywizja. I tutaj też jest sporo. Czy jakaś dywizja? A, bo się bronimy. Chodzi o to, że chcesz sobie tutaj zaatakować z drugiej strony, ale chyba nie pozwolą nam. Okej, więc tutaj możemy wszystko sobie zrobić. Podoba mi się ten. Więc pójdźmy sobie w takim razie tym. Ciekawe założenie, możemy wszystko zrobić, aż zapewne później wybrać ideologię. Takie wiecie, że bez żadnych minusów. Oby. Więc akurat to jest fajne, nie powiem. A tutaj za chwilę sobie zajmiemy ten terytorium. Dobra. To jest jedna prowincja? O, masz raz, to jest jedna prowincja. Nie atakujcie ich. Myślałem, że są to dwie, trochę ktoś źle namalował, wie. A, też to właściwie. Okej, wy tutaj stójcie. Zgaduję, że to też jest jedna prowincja. Tak. Po prostu takie trochę ktoś brzydko namalował. Dobra, ale ten most może być pewien problematyczny, ale na szczęście sobie trochę poradzili. Nie, musimy jeść. No, nie sądzę. No, zgaduję, że jakbyśmy zjedli to teraz, to mogliby mieć pewne zastrzeżenia do nas. My nie możemy zrobić w ogóle... Musimy mieć
Szpony śmierci, ale nie możemy zrobić szpony śmierci, bo nie mamy ich wybadanych. Okej, okay, muszę wybadać szpony śmierci jakoś. Ale raczej tą wojnę przetrwamy z małą ilością szponu śmierci. Gdzie kolejna dywizja postawiła i pytanie jest, gdzie możemy sobie szpony śmierci dobyć. A czy nie będzie napisane, bo tak się nie wyszukuje. Aha. Ciekawe. Szukam szpony śmierci. Szpony śmierci. Healing powder. Tutaj mamy Deathcloud Power Armor. Chyba zapomnieli nam dać szpony śmierci. Okej, okay, mamy coś tutaj ciekawego. Mamy takie bonusy do szponu śmierci. Więc bardzo chętnie. Tutaj widzę, że wojna trwa. Więc bardzo chętnie mamy volunteers, możemy sobie zwiększyć. Nie wiem dlaczego mamy enklawę, ale okej. Okay. Outsider volunteers. Stability raczej nie będzie nam groziło to. Learning speed. Jeszcze się zastanowię. No, tutaj zawsze jest taki minus. Dobra, sobie zacznijmy to robić. Tutaj jakoś różnie jest, nie powiem. Raz jest czerwono, raz jest ok. Ja może jeszcze sprawdzę badania. Czy my możemy, nie, czy my możemy zbadać to przypadkiem? Nie wiem, gdzie mogą być szpony śmierci. Wiecie co, bo ja dosłownie mogę to zbadać. Zbadać poprzez ten komendę. Tylko zapytanie, największe pytanie jest takie, gdzie niby jest ten. Technologia szponu śmierci. Dobra, ja to zrobię pomiędzy odcinkami, bo teraz to, zanim to znajdę, to trochę potrwa. No, trochę potrwa, poszukam jeszcze sobie. Okej, okay, więc trochę jeszcze pociągnijmy tą wojnę. Tutaj mało ważne rzeczy. Sobie trochę polepszyliśmy szpony śmierci. Tutaj nie ma za bardzo. Department of War. O, attrition, dobra, weźmiemy sobie. I tak naprawdę to bardziej jest wojna na wycieńczenie. Ponieważ dosłownie nie widzę tutaj jakiejkolwiek możliwości się przybicia szybkiego. Dosłownie to są trzy prowincje versus dwie prowincje. Tutaj możemy sobie wziąć. Tak, to bardzo chętnie. Tutaj recovery rate. No coś tam na świecie się dzieje. Ja wyłączyłem sobie jakby co te... te jak się nazywa news events, bo wiecie, bo wtedy po prostu nie ma problemu zbytnio. Tutaj jest naprawdę dużo news event. Dobra. Może się uda. Nice.
Udało się. Chcieliśmy ich. Ta dywizja niech tutaj wejdzie. Spróbujemy się. Ogólnie. Odcięci są. Jak tutaj dywizje chodzą? Chodzi o to, żeby. Kurde, bo dużo dywizji jest tutaj na tym moście. Trochę słabo. Nie chciałem sobie, żeby tak wyszło, bo wiecie, bo wtedy będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tym. Ale sobie jakoś zrobimy to. Okej, okay, możemy zjeść sobie. Raczej niepotrzebne nam. Okej, okay, wiesz, weźmy sobie w takim razie ten bonus. I te kolejne jakieś rzeczy poróbmy. Tutaj realnie trzeba tylko ich dobić, ale nie podoba mi się tutaj. Oj, zima. W zimę to w ogóle będzie okropieństwo walczyć. Okej. Tutaj próbuję sobie dorobić jakieś do wojny. To będzie akurat na pewno przydatne. I tak powoli będę zwiększał sobie te wszystkie rzeczy, co powinno nam się koniec końców przydać. Tutaj widzę, że już powoli usuwamy. Okej, więc możemy tylko zostawić tą jedną dywizję, ona sobie poradzić. A tutaj, tutaj też tak samo na wykończenie. Okej, okay, koniec. To możemy to zrobić. Minus 25% zawsze chętnie. Jakie tutaj są dywizje? Może jednak tych dywizji nie będziemy dawać. Przydałoby się jednak odzyskać nieco tych szponów śmierci. Ale jest zielone. Zmienia się od czasu na czerwone, więc to znaczy, że wygrywamy powoli. Naprawdę nie wiem, co to znaczy. Tutaj mamy to. Tak. To bardzo chętnie. Właśnie o to chodzi, żebyśmy dostawali ten soczysty manpower. I coś tutaj możemy tutaj powoli robić. To jest taki bardziej pod tą agencję. Okej, okay, jak tutaj się dzieje? No, mówię, powoli. Dostajemy kolejną dywizję, to bardzo fajnie, bo może się też zająć, przydałoby się nieco nowych dywizji pod organizację. Oj, to też będzie dobre, żeby sobie zrobić. Może to. To się nawet przydaje przy braku jakichś wykorzystania tych cewek. Nie wiem, jak po polsku nazwali. Political power. Mówię, war support, ono się uda nam odbić. Ale political power, no trochę zajmie nam. Okej. Tak jak mówię, powoli tutaj. Już to nie mamy. Plus, tylko mamy takie. Ale mówię, są kilka rzeczy, które się przydadzą. To jest jedna z tych. Okay. Jak widzę, no, organizacja, organizacja i organizacja. Chodzi o zbijanie jej. Tutaj powoli tak po prostu się ich załatwiamy. Chyba całą tą gałąź zrobię, zanim właśnie ich pokonamy. Możemy zrobić forsa, tak szczerze powiem. Trochę im szybciej po prostu wtedy siła zejdzie. A się nam to przyda. What? Jak się zakończyło to? Nie wiem, jak to zrobili. Zakończyło się dosłownie po tym, jak włączyłem Force Attack. Oni chyba nie mają rozkazu. Może dlatego. Okej. Okay. Już jakąś doktrynkę możemy zrobić. Na 25 siły.
Więc możemy zacząć robić doktrynę. I jak tutaj idzie? No, powoli. A możemy nadal zrobić to. A teraz to po prostu jakoś udaje mi się wytrzymać, a teraz już nie będzie tak łatwo, mają dwie prowincje. Okej. Okay. Nie będziemy ich was jeść. Pas, pas, pas. Pytanie jest takie. To są nasze claimsy, więc chyba w przyszłości to się nam przyda. Okej. Okay. Więc się rozwinęliśmy, teraz w sumie wstawiamy armię na drugą stronę. Jeszcze weźmy sobie Fieldmarszala, to może nie takiego najlepszego. Może tego sobie zróbmy. No już jest Fieldmarszal. No właśnie. Nie mamy siły, żeby tak. Ale no, weteranów mamy. Dobre jednostki, dobrze nam się porobiły. Teraz mamy te 22, jak mówiłem. No to możemy kogoś zjeść. No, dwie osoby zjeść, no tutaj aż tak dużo to nie będzie. Ale ja już będę się na tym żegnał. Znajdę te szpony śmierci i je wybadam szybko. Dlatego, że jak mówiłem, no. No, nam brakuje tego. Więc był z wami Trakol. No to cześć.